Siemaneczko, tutaj Chris i witam was oczywiście w drugim odcinku Ferris Battlefield Heroes. Dzisiaj mamy kolejne 4 przeceny. Mam nadzieję, że nie dodadzą znowu dwóch, tak jak wczoraj, co było moim zdaniem trochę debilne, ale no mniejsza większa. Na 24 godziny mamy jakąś tam promocję. Pierwszą oczywiście rzeczą jest wędzona Uber niedorzeczność Rudiego. No to później omówimy ją. Stylowa wspaniałość Wolfganga. Strój na Royalsów, to jest chyba coś w stylu tamtego, co było wczoraj, tyle że tutaj jest bardziej dla komandosa. No i jakiegoś tu mamy Spartanina z National. No dobra, no nie przedłużając, zaraz widzimy się w grze. Dobra, witam was tym razem w grze oczywiście. O Boże, mniejsza większa. Tutaj jak możecie zauważyć jest, no... broń nawet w porządku, jeżeli chodzi o amunicję, ale poważnie trzeba się zastanowić, czy naprawdę ją warto kupić, bo ten pistolet, co praktycznie macie na samym początku, też jest na średni dystans, też ma 110 naboi, także, ale tu ma większe, ten, jak to się nazywa, większą szansę na trafienie krytyczne. To w sumie może, jakby, no, brakuje mi słowa, przenieść szale zwycięstwa na waszą stronę. Ale jestem normalnie dzisiaj poeta, mniejsza większa. Tutaj jak widzicie, no broń może ma design taki w stylu bardziej niemieckim, ale no jak zresztą w sumie decyzja należy do was, czy chcecie ją kupić czy nie, bo moim zdaniem totalnie się nie opłaca jej kupować. No dobra, przejdźmy do kolejnego jakby przedmiotu. Dobra, ziomeczki, jestem już oczywiście na moim ganarze w National. I kolejnym przedmiotem jest stylowa wspaniałość Wolfganga. Czy warto ją kupić? Za te funcje? Tak, jeżeli po prostu jesteście leniami śmierdzącymi i nie chcą się nazbierać tych 3000 VP-ków. Bo moim zdaniem lepiej uzbierać niż kupić za te funcje. Za funcje możecie sobie kupić jakieś ciuchy, może jeszcze lepsze bronie, które będą na przecenie. Ale na pewno nie kupujcie takich rzeczy, które są do kupienia za VP-ki. To jest najgorszy możliwy błąd, jaki możecie zrobić. No więc przejdźmy już do strojów tym razem. Oczywiście. Jestem nadal na Nationalach, także jak widzicie, tego stroju, co jest dzisiaj dostępny na przecenie, nie ma w ogóle do kupienia normalnie w sklepie. Jest tylko wyłącznie ta maska takiego jakby ninja, coś takiego. Mniejsza, no tylko ją mogę pokazać wam, że w miarę w porządku naprawdę. Przypomina mi maskę Sub-Zero. Bez kitu. Ale no... no naprawdę strój jest w miarę w porządku. No ale za 5000 naprawdę kwestia do zastanowienia się. Ale to już zostawiam wam. Oczywiście sytuacja w Royalsach jest taka sama. Dosłownie nie ma po prostu tego stroju w sklepie. Więc kolejny rzadki strój. Już drugi dzień z rzędu, jak widzicie. Więc no... nic, tylko kupować, jeżeli naprawdę nie macie jakby wyposażonego bohatera, bo wtedy no to odpuśćcie sobie, bo nie ma po co marnować w ogóle forsy na takie coś. Chociaż za 2650 no to jest w porządku nawet, bo jest jeszcze do tego nóż. Ale no znając EA i Easy, to pewnie ma takie same statystyki jak ten pierwszy nóż, także no taka sytuacja. No dobra, no teraz będzie oczywiście kompilacja tego, co się trafiłem w Chloe. Na razie, cześć i czołem. Do następnego. W rejonie nie jest kolorowo, czasem zapija się smutki i bywa chilloutowo. Na łazarskim rejonie bieda tutaj pisze, ale nie ma co się martwić, musisz podnieść i zniszczy tutaj pierwsza miłość i rozczarowanie za stracony czas i porytnąbanie. Wyciągnąłem wnioski, nigdy nie ufaj kobiecie, zamąci ci w głowie, wokół palca oplecie. Czasem bywam na wildzie, u ziomka na kwadracie, obalamy flaszki, potem leżymy na macie, środkowy palec
wbijam w hejterów. Coś ci się nie podoba, lepiej tego mi nie mów. Trenowałem MMA i futbol amerykański, teraz zajmuję się boksem w klubie poznańskim. Adrenalina, to jest to co lubię. Nie bądź taki kozak, bo cię szybko ukrócę. Jasna moja pyta.